Co to znaczy, że Jezus pokonał śmierć? Co to znaczy, że Jezus daje nam inną perspektywę w patrzeniu na własne życie? Dzisiaj trochę o tym, więc najpierw idziemy do Niego. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, w sobotę jakoś tak spontanicznie i więcej niż zwykle zwracamy się z prośbą do naszej Matki Maryi. Dzisiaj także, bo ona przecież jest cudowną wstawieniczką w niebie w naszych sprawach. To ona, która została zbawiona przez Ciebie, wzięta z duszę, duszą i ciałem do nieba, może najbardziej odkrywać, co to znaczy Twoje zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. To ona. Jest tą, która pragnie wskazywać nam powód do życia Ewangelią. Maryjo, ile razy dzisiaj będziemy rozważać którąś z tajemnic, pomóż nam coraz bardziej zbliżać się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, by wypełniać wolę Ojca. A kto chciałby podzielić się tajemnicą, którą akurat przeżywa w tym, Dniu w swoim życiu, niech w komentarzu wpisze tę konkretną tajemnicę, jeśli doświadczasz cierpienia i widzisz, że idziesz za Jezusem ze swoim krzyżem, to wpisz tajemnica dźwigania krzyża. Jezu, uwielbiam Cię w tej tajemnicy mojego życia na dziś. Amen. A czy to nie jest szaleństwo? O, no, jak gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony, powiedział, napisał święty Paweł. A miałeś dzisiaj jakąś fajną ewangelizację? Ja mam tylko fajne. Ewangelizację to na przykład mycie kibli. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszy cytat to bardzo piękne słowa skierowane przez świętego Pawła do Tymoteusza. A jak one brzmią? Nasz zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. O co w tym wszystkim chodzi? No, nikt z tych największych autorytetów tego świata nie zwyciężył śmierci prócz Jezusa. Wydaje się to być oczywiste dla nas, ludzi żyjących, można powiedzieć, w wierze katolickiej, ale dla tych, którzy są w najróżniejszych innych religiach. To nie jest tak do końca oczywiste. Kiedy mówimy o tym, że Jezus Jezus to jest jedyne imię, ponad wszelkie imię, to niektórzy się ob oburzają. No ale tak jest napisane w Słowie Bożym. Nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia. To jest jedyne imię. Tak informują nas dzieje apostolskie. W imieniu Jezus jest nasze zbawienie. I skoro Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, to znaczy, że to jest fakt, który się dokonał, nawet jeżeli o tym fakcie nie piszą historycy ponad biblijni czy ponad historycy, którzy są spoza tego kręgu kulturowego, historycy wczesnochrześcijańscy piszą co najwyżej Poza, mówię, ewangeliami, listami i tak dalej, o historyczności Jezusa Chrystusa, nie odnosząc się do tego, co On uczynił, tak jak opisują to apostołowie, to dla nas nawet to może być pomocą w zobaczeniu tego wymiaru, który jest opisany właśnie w Piśmie Świętym. Na poziomie zwycięstwa Boga w Jezusie Chrystusie nad wszelkim grzechem, śmiercią, szatanem. To nie jest, słuchajcie, trzeba powiedzieć wprost, takie zwykłe, takie banalne, jak żeśmy to zaczęli traktować. To jest wydarzenie, które jest. Jednym z największych wydarzeń, żeby nie powiedzieć, że największym wydarzeniem w historii świata Bóg, który umiera i z martwych wstaje. My zaczęliśmy przygotowywać duże wydarzenie, e, oprócz kilku innych wydarzeń przygotowywanych w tym czasie, na rok 2033. No, ale ksiądz teraz zaszalał. Tak. Zaczęliśmy przygotowywać wydarzenie na rok 2033 w kontekście Jego śmierci i zmartwychwstania, ponieważ jest to najważniejsze wydarzenie w historii świata w wymiarze odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa, pokonania śmierci i otworzenia nieba dla rodzaju ludzkiego. I wiecie, e, jeżeli. Naprawdę serio traktujemy naszą wiarę, to nasze świętowanie z martwych Pana Jezusa, ono autentycznie powinno być ambitnym świętowaniem. Ja pamiętam, jak ktoś nam powiedział, kto wam przyjdzie na te rekolekcje wielkanocne. Ja mówię, to nie szkodzi, ktokolwiek miałby przyjść, mniejsza lub większa ilość osób. Robiliśmy rekolekcje wielkanocne z jednego prostego powodu. A nas takiego powodu, że tak mało dziękujemy Panu Jezusowi za dar zbawienia. No i ten drugi człon. Co to znaczy, że on rzucił światło na życie przez ewangelię, ponieważ Jezus odwraca całkowicie porządek rzeczy. Ci, którzy są najmniejsi, są najwięksi. Ci, którzy są najbardziej pokorni, są wywyższeni. Ci, którzy są niczym, są wszystkim. Zmiana kolejności, odwrócenie tego wszystkiego, czym rządzi się świat, to jest pokazanie, halo, ja nad tym światem czuwam. Moje prawo, prawo miłości zmienia w ogóle perspektywę po, pojmowania wszystkiego, co jest dookoła. Wasze życie tutaj na Ziemi ma sens. Przez pryzmat. Patrząc mojego zmartwychwstania, mówi Pan, Wy macie szansę, każdy bez wyjątku, na tyle, na ile zrozumie, na tyle, na ile pojmie, być ze mną na zawsze w niebie. Oczywiście to nie oznacza, ktoś mógłby powiedzieć wobec wczorajszego filmiku, że ja zachęcam, żeby źle żyć, bo wtedy jeszcze jakiś wybór będzie dokonany po śmierci. Jeżeli ktoś tak zrozumiał wczorajszy filmik, to sorry, winę tu, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że Bóg będzie nas mierzyć przez mm, miarę swojego serca, przez to na ile my zdołaliśmy pojąć e, poszczególne prawdy, poszczególne wytyczne, które nam dał, na ile... Zrozumieliśmy, o co mu chodzi w kluczu miłości do nieprzyjaciół, robienia dobra dla innych, jak chociażby to byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, i tak dalej, i tak Więc pamiętajmy o tym, że patrzenie na życie przez pryzmat Ewangelii to jest patrzenie. Z perspektywy nieba, to jest patrzenie z perspektywy ambasadora Jezusa Chrystusa. To jest patrzenie bardzo szczęśliwe. On pragnie naszego bycia z Nim na zawsze. Teksty biblijne nie kłamią. Zatem tak wybierajmy, aby każdego dnia być pod sztandarem Chrystusa. Nie tylko każdego dnia, każdej godziny, by być pod sztandarem Chrystusa. Nie udało ci się przez ostatnie dwie godziny być uczniem Jezusa Chrystusa, to przeproś go po tych dwóch godzinach i przejdź na drugą stronę. Tak, powiedz panie, te dwie godziny ostatnio zmarnowałem, robiłem straszne głupoty, następne dwie godziny chcę, żeby były już dużo piękniejsze. Tak przeżywając dzień, możesz wzrastać nieustannie w nim. Nie chodzi tutaj o ilość tego wszystkiego, co zrobimy. Chodzi o to, czy to, co zrobimy, będziemy robić z miłości do Boga i do innych. Rzucił światło na życie przez Ewangelię. Nie jesteś obcym, nie jesteś przybyszem, nie jesteś sługą, jesteś ukochanym synem, jesteś ukochaną córeczką, jesteś tym, w którym Bóg złożył i składa nadzieję. Często czytamy ten obraz: Jezu ufam Tobie, a wiesz? Że on mówi o tobie, Piotrze, Rafale, Mag Marto, Magdo, Wojtku, Agnieszko. Ufam Tobie, ufam Tobie, bo Ciebie bardzo kocham. Ha. Jeżeli przez Ewangelię patrzymy, to dużo prościej jest nam wybierać. Dlaczego? No bo stawiamy sobie Pana przed oczy i to Jego pytanie: jak myślisz, co ja zrobiłbym, będąc na Twoim miejscu? I wiemy, czy Jezus, jeżeli czytamy Ewangelię, zachowałby się tak, jak my się zachowujemy, pamiętając jednocześnie, że w życiu Jezusa owoce Ducha Świętego radość, miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość. To było to, o czym Bibliści mówią, jako pełnia owoców ducha świętego. Więc pytam Ciebie dzisiaj, czy po spotkaniu z Tobą rzeczywiście ludzie są szczęśliwsi, jak mówiła Matka Teresa z Kalkuty. Czy ludzie są przepełnieni jakąś tęsknotą nieba. Czy doprowadzasz ich do tego, że oni czynią refleksję nad swoim życiem przez Twoje stawanie w autorytecie Chrystusa, w taki sposób, że oni o tym niebie zaczynają myśleć, zaczynając marzyć. Czy nie jest tak, że po spotkaniu z Tobą ludzie zaczynają odrzucać Boga i zaczynają mówić, nigdy Go nie chcę, odejść ode mnie? Czemu mi to narzucasz? Czemu powodujesz to, że ja cierpię przez Twoje słowa? Pokazujmy najpiękniejsze oblicze Ojca, zatroskanego o zbawienie każdego człowieka. A pytanie, które dzisiaj bierzemy na warsztat, to pytanie dotyczące znowu Komunii Świętej. I to pytanie, ciekawa sprawa, wobec tych pytań, które przesyłacie, dotyczy zmiany formy komunii świętej na komunię na rękę na komunię do ust. Czy ksiądz myśli, że to mogłoby się udać, by to prawo, które zostało wprowadzone już kilka lat temu w czasie pandemii zostało cofnięte? Moi drodzy, ja myślę w ten sposób. Jeżeli Pisał o tym jeszcze ówczesny kardynał Ratzinger, że pierwsze 8, 9 wieków to była tylko i wyłącznie komunia świętą na rękę. I jak napisał w książce, co cytuje pan y, Mikołaj Kapusta y, w swoim filmiku, który też podepnę dzisiaj, napisał w swojej książce, że y, trudno mówić, że przez tych pierwszych dziewięć wieków Komunia święta na rękę była formą profanacji, i że nie wolno się z tym zgodzić, że tak było. To znaczy, że Kościół rozeznał to, nawet jeżeli dla kogoś jest to trudne do przyjęcia, że jest to forma godna ucznia Jezusa Chrystusa. I nie jest profanacją, jak mówi ten dokument Kościoła, wydany właśnie chyba roku 2020. Przypominając te sprawy, przyjmowanie Pana Jezusa na rękę. Zatem y, zastanawiam się osobiście, czy gdy tak wiele osób chce podpisywać listy i pisać do episkopatu, żeby to zostało cofnięte, czy nie jest to robienie trochę w, w drugą stronę, jeżeli większość swojego życia ktoś poświęca na y, Szukaniu sposobu na zmianę prawa, które episkopat wprowadził, zamiast nagłoszenia Jezusa. Kościół jest ustawodawcą. Ma prawo podejmować decyzje, które obowiązują. Oczywiście mówię tutaj o Kościele hierarchicznym. Więc y, myślę, że w ogóle nie w tą stronę powinniśmy zmierzać. Powinniśmy się modlić, y, powinniśmy. Szukać sposobu na głoszenie Pana Jezusa i przyprowadzanie innych do niego, a kwestia przeżywania swojego życia na poziomie, jak niektórzy mówią, walczenia o to, żeby komunia święta wróciła tylko do ust, w tej formie na kolanach i tylko do ust. Dzisiaj Kościół na dzisiaj uznał, że ta forma jest poprawna, właściwa. I myślę, że, że po prostu to trzeba to przyjąć i nie może być dużo większych nakładów sił na, na robienie jakichś specjalnych list, drukowanie plakatów, billboardów, innych rzeczy w tym kluczu wobec tych proporcji, które pokazuje nam Ewangelia. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Wasze pytanie w tym momencie. Mam nadzieję, że tak. Serca Was błogosławię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Kto nie zasubskrybował, subskrybuje. Kto nie zalajkował, lajkuje. No i przypominam, że książka jest cały czas, tak jak możecie w opisie poczytać, do zakupienia. Pozdrawiam serdecznie.